Dzień dobry. Wtorek, tak? Wtorek dzisiaj? Dobrze, dobrze liczę. Wtorek, 15 marca. Witajcie, mam nadzieję, że zastaję wszystkich Was w dobrym zdrowiu i jeszcze z odrobiną siły i nadziei na to, żeby pokonać ten kolejny dzień i ten kolejny zakręt fundowany nam przez historię, śledzoną przez nas na żywo. Słyszymy, że w czasie ostatniej doby, w czasie ostatniej nocy, przede wszystkim nad ranem, ostrzał Kijowa, ostrzał kolejnych budynków mieszkalnych. Są pogłoski, że te rakiety, które zostały wystrzelone w kijowskie wieżowce, zbrodniczy reżim Putina nie cofa się przed niczym. Po prostu ostrzeliwuje cywilne osiedla, ludzi, którzy chcą w pokoju żyć, funkcjonować, chodzić do pracy, uczyć się. To pokazuje bandyckość tego reżimu w pełni. Wszystkie te rakiety, jest taka pogłoska, ale jeszcze nie zweryfikowana, zostały odpalone z terytorium Białorusi. To oznacza z kolei, że Łukaszenka został już kompletnie zwasalizowany i można powiedzieć, że Rosja dzisiaj okupuje Białoruś. Łukaszenka, jak wiecie, już mówiliśmy o tym wiele razy, próbuje robić absolutnie wszystko, żeby tam swoich wojsk nie wysłać, czy nie musieć wysłać. No bo jeżeli straci wojska, to już, czy kontrolę nad wojskiem, autonomię w sprawie wojska, to już traci absolutnie wszystko i już nikt mu nie uwierzy w jakikolwiek cień choćby autonomii, nie zewnętrznie, bo w to już nikt dawno nie wierzy, ale wewnętrznie. I jego pozycja na tym wewnętrznym rynku wobec swoich oligarchów, wobec tych, którzy cały czas utrzymują go na powierzchni, będzie dużo słabsza. Tak czy siak, wiadomością dnia jest dzisiaj z całą pewnością to, co pojawiło się przed kilkoma godzinami, albo można powiedzieć kilkudziesięcioma minutami, a mianowicie informacja, że do Kijowa właśnie leci Morawiecki z Kaczyńskim, z premierem Słowenii i z premierem Czech Fialą. To jest bardzo odważna decyzja, to prawda. Decyzja, która wprost nawiązuje do decyzji Lecha Kaczyńskiego, który, jak pamiętacie, zebrał prezydentów z regionu w czasie wojny, którą Rosja wydała w Gruzji i poleciał do Gruzji właśnie, żeby na miejscu jakby wesprzeć czy sobą osłonić Gruzinów. Ta decyzja, którą dzisiaj słyszymy o tym, że oni tam jadą, no można ją rozpatrywać na trzech poziomach. Pierwszy to jest taki akt symboliczny, jak to odwagi, no bo jednak jedzie się pod bomby, jedzie się pod rakiety. I oczywiście można powiedzieć, no dobra, ale jakim już szaleńcem musiałby być Putin, żeby strzelać do samolotu czy do konwoju, który wiezie szefów państw czy ważne osoby z państw NATO i zabijać premierów czy wicepremierów. No można na to popatrzeć z tej strony i ja zawsze, jak wiecie, byłem zwolennikiem tej tezy, że już chwilę przed wybuchem tej wojny, chwilę przed wybuchem tej zbrodniczej napaści, ale też chwilę po, miejsce całej Rady Europejskiej powinno być w Kijowie i możecie odsłuchać sobie moje live'y, kiedy mówiłem do pana Michela i do wszystkich, dzisiaj wasze miejsce jest w Kijowie, dzisiaj wasze miejsce pani von der Leyen, dzisiaj wasze miejsce prezydenci i premierzy jest w Kijowie i tam powinniście być i siedzieć tak długo, jak to będzie potrzebne, w charakterze oczywiście żywej tarczy, można powiedzieć, żeby waszym byciem tam obronić iluś cywili, którzy dzięki temu, że tam będziecie, a Putin nie odważy się przekroczyć tej granicy, nie będą ostrzeliwani, nie zginą. Nawet gdyby to trwało chwilę, gdyby to był jeden wyjazd, albo gdyby to były cykliczne wyjazdy, to już dawałoby to bardzo dużo otuchy, takiego wsparcia i podbudowania morale również ukraińskich cywilów. Nie jesteście sami, świat jest z wami, przyjmujemy was tutaj, ale też nie boimy się tam do was latać. A więc z tej perspektywy symbolicznej to bardzo ważne, to ważny gest i należy go docenić, mimo że doskonale wiecie, co myślę i o Morawieckim, i o jego polityce zagranicznej, i o Kaczyńskim, i o jego polityce wewnętrznej i zagranicznej. Natomiast na płaszczyźnie symbolicznej ten gest jest ważny i broni się. I trzeba go uszanować, bo też wymaga po prostu odwagi. Jest jeszcze jedna płaszczyzna, która mam nadzieję została w tym wszystkim uwzględniona. Wiemy, że Zełenski ukrywa się przed oddziałami śmierci, które Putin wysłał, żeby go zamordowali. Zamordowali go i jego rodzinę. I jeżeli przylatuje tak duży konwój, jeżeli przylatuje tak duża grupa,
no to jest w stanie bardzo łatwo zdradzić miejsce pobytu Zełenskiego, dlatego że jeżeli oni się mają z nim spotkać, nie będzie to spotkanie zdalne, a zakładam, że będzie fizyczne, to ten konwój, duży konwój z potężną ochroną, gdzieś musi dojechać. To nie jest do niezauważenia przez satelity czy rosyjski wywiad, a więc mam nadzieję, że i strona tanatowska polska zdaje sobie sprawę i że są tam nasze siły specjalne, które w odpowiedni sposób zabezpieczą tę operację, że Ukraińcy też doskonale wiedzą, że Zełenski po takim spotkaniu musi natychmiast się gdzieś zgubić, żeby zgubić trop tym, którzy zaraz chwilę po tym spotkaniu będą próbowali znowu go dopaść, korzystając z tego, że mają go namierzonym. A więc to nie jest wycieczka lotnicza, to nie jest prosty odruch serca. To jest operacja, która musi być bardzo dobrze przygotowana przede wszystkim przez służby specjalne obu stron. Spodziewam się, że taka operacja odbywa się w jakby zabezpieczeniu ze strony i polskich jednostek specjalnych i pewnie wojsk tych partnerów, którzy tam się dzisiaj też wybierają, ale też i Ukraińcy mają świadomość zagrożenia, które na człowieka, który przebywa w ukryciu, tego typu ekspozycja ściąga. Chciałbym wierzyć, że nasi przedyskutowali to bardzo dobrze z tamtą stroną, że zważyli ryzyka. Rozumiem, że Zełenski też bardzo potrzebuje takiego wsparcia bardzo fizycznego, realnego, to znaczy potwierdzenia nie tylko przez Zooma, ale potwierdzenia fizycznie, że jest głową państwa, której składa się wizyty państwowe, który się będzie spotykał z głowami państw. Ktoś tu pisze, że jadą pociągiem, a nie lecą. Nie ma to wielkiego znaczenia w sytuacji, w której ten konwój kolejowy jeszcze łatwiej jest namierzyć, bo jedzie wolniej. Jak mówię, tu dzisiaj przede wszystkim trzeba martwić się o bezpieczeństwo nie tylko tych, którzy tam dzisiaj przylatują, ale Zełenskiego, który jest dla tylu ludzi symbolem walki i nie można go narażać. A więc wierzę, że ten wątek został opracowany i że nie zrobimy tym Zełenskiemu niedźwiedziej przysługi. No i trzeci wątek to jest wątek oczywiście taki powiedziałbym wewnętrzny. Trudno nie odnieść wrażenia, że po pierwsze takie rzeczy powinno się chyba jednak ogłaszać po odbyciu tego spotkania albo gdy już spotkanie ma miejsce i w Kijowie się już zadziało, a nie ogłaszać to wcześniej. Jeżeli taki był plan, a ktoś wypuścił przeciek wcześniej, to może mieć na sumieniu życie ludzi dzisiaj dla PR-u zrobionej, dla propagandy i nad tym się trzeba poważnie zastanowić, czy to był cel, żeby ogłaszać w taki wyjazd i taką wizytę wcześniej, abstrahując od jej oczywiście sensu. Natomiast druga rzecz, to trudno też nie odnieść wrażenia, że jest to jakaś gra też wewnętrzna z prezydentem Dudą, który do tej pory był tym, który utrzymuje bezpośredni i najbliższy kontakt z prezydentem Zełenskim. Nie zdecydował się pojechać do Kijowa, choć jego poprzednik Lech Kaczyński zdecydował się polecieć do Tbilisi. A więc teraz Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim pokazują, no dobrze, to my pojedziemy, tak? I my będziemy tam wtedy, kiedy trzeba być. Mam nadzieję, że ta wizyta skończy się bezpiecznie dla wszystkich, że będzie z niej dobro, a nie zło, że będzie z niej, że nie będziemy wspominać tego jako wtopy, która doprowadziła do choćby ułatwienia Rosjanom dopadnięcia Zełenskiego. Oby tak było i oby rzeczywiście dostał on dzisiaj od całego świata, również tych, którzy dzisiaj tam jadą jako przedstawiciele Rady Europejskiej, bo ten wyjazd jest konsultowany i z Michelem, i z von der Leyen, i z innymi, dostanie otuchy, dostanie siły. Słyszymy też o tym, że te wszystkie ofensywy rosyjskie nie poczyniły jakichś specjalnych postępów w ciągu ostatniej doby. Próbują się Rosjanie wstrzelać jakoś i w Kijów i zniszczyć, zamordować jeszcze trochę cywili
w Charkowie, w innych miejscach, szykują podobno morski desant na Odessę, tylko że desant oni będą mogli zrobić wtedy, jak będą mieli jednostki lądowe, które będą ten desant zabezpieczać. Inaczej desant może zostać zniesiony w momencie, w którym osiągnie ląd, jeżeli nie ma odpowiedniego wsparcia ze strony sił lądowych, a na to nie wygląda. Ta wojna dla Putina staje się coraz trudniejsza. Jest już 20 dzień. Ta wojna obliczona była, przypomnijmy, na 15 dni. Na początku miał być blitzkrieg, błyskawiczne zajęcie Kijowa, kwiaty, którymi ludzie witają w wojska putinowskie, praktycznie zero ofiar albo bardzo mało ofiar. Zachód jeszcze nie zdążył się zorientować i zebrać, a tymczasem bohaterski opór Ukraińców doprowadził do tego, że kupiono i Zachodowi, żeby się zmobilizował i wiadomo jaki i co mu gdzie stąpiło, żeby wreszcie zaczął mieć jaja i zaczął reagować tak jak powinien, a więc został kupiony ten czas. Ten czas zmienił też i te wszystkie transmisje, te live'y, ta cała wojna w internecie, którą w bardzo sprawny sposób Ukraińcy prowadzą, zmieniła też nastawienie światowej opinii publicznej. Dzisiaj wielkim pytaniem są oczywiście Chiny, to czy pomogą Rosjanom, czy nie pomogą w tej sytuacji. Wydaje się, że militarnie nie pomogą, a przynajmniej nie palą się do tego. Gospodarczo też wydaje się, że raczej zachowują się zgodnie ze swoją doktryną, a więc my chcemy spokoju i handlu, chcemy po prostu zarabiać pieniądze, a więc Putin tutaj też może się przeliczyć. Gospodarkę rosyjską od bankructwa dzieli kilka tygodni. W tych kilka tygodni pracuje, ten czas pracuje, tak? To jest tak, że ta gospodarka rzeczywiście się wykrwawia. Putin ma jeszcze spore w kraju rezerwy, to te siły ekspedycyjne, które miał, rzucił już wszystkie, ale ma w kraju wciąż jeszcze spore rezerwy sprzętu wojskowego, poborowych, będzie musiał powoływać i tak, będzie musiał przesuwać wojska, odsłaniać inne granice, jeżeli nadal będzie chciał wykrwawiać Ukrainę, natomiast nie robi postępów, to znaczy tu nie ma przełamania, tu nie ma czegoś takiego, że nagle widzimy, że armia rosyjska przekroczyła taki punkt, po którym już wiadomo, że szala przechyla się na jej korzyść. Oni nadal grzęzną, oni nadal mordują cywili, bo to jest jedyne, co potrafią zrobić ci faszystowscy bohaterowie i tyle. Więc mam nadzieję, że ten czas będzie pracował na rzecz Ukrainy i że to, co Putin będzie maksymalnie w stanie osiągnąć, to tak jak mówiłem wczoraj, poprawienie sobie jakoś pozycji negocjacyjnej przy stole, przy którym i tak będzie musiał skapitulować. O długiej perspektywie tej wojny i tak nie ma szans wygrać, bo gospodarka, bo Chiny, jak mówię, no, słuchajcie, no 3% wymiany odbywa się światowej w walucie chińskiej. Chiny nawet z Rosją handlują przy pomocy dolarów i euro. To nie są drugie Stany Zjednoczone, choć są potężnym, największym na świecie eksporterem, który mogą nagle przejąć i zbawić gospodarkę rosyjską. Mogą ją oczywiście próbować zrobić to dokładnie, co Chiny robiły z krajami afrykańskimi, z Rosją, czyli próbować ją uzależnić od siebie i od swoich finansów, sprawić, żeby nie dało żyć się bez tej kroplówki. No ale to wydaje się dzisiaj, że tak powiem, ta frontalna przyjaźń rosyjsko-chińska i że Chiny teraz staną się supportem dla Rosji, to nie wydaje się na obecnym etapie realne, a więc Putin pewnie zamorduje jeszcze bardzo wielu ludzi. W pewnym momencie będzie musiał usiąść do stołu i iść w stronę jakichś negocjacji. Ja tylko mam nadzieję, że Zachodowi wystarczy determinacji i nie zdejmą za szybko sankcji, o co on na pewno będzie się ubiegał, żeby szantażując, że będzie eskalował ten konflikt, bo dzisiaj Putina po prostu trzeba wykończyć. On został zapędzony w kozi róg i on się już nie może podnieść. Jego trzeba po prostu dobić. Politycznie i militarnie, dlatego że jeżeli się go zostawi przy życiu politycznym, no to on będzie jątrzył, będzie manipulował, będzie kombinował na Białorusi, będzie nam robił wojny hybrydowe. On nie odpuści. Dzisiaj trzeba, korzystając z tego, że został zapędzony w kozi róg, zakończyć erę Władimirowicza Putina. Jeżeli nie znajdzie się jakiś Brutus tam na miejscu w Rosji, to mam nadzieję, że znajdzie się jakiś oddział specjalny, który zawiezie go do Hagi i zadba o to, żeby do końca życia nie oglądał nic innego poza pięknymi holenderskimi krajobrazami widzianymi w kratkę. To tyle o tych sprawach wojennych, militarnych, które widzimy. Jest jeszcze wiele innych spraw, o których trzeba
dzisiaj powiedzieć, a oczywiście tylko o niektórych. Pierwsze to te zmartwienia, które nas dzisiaj tutaj w Polsce dotykają, nie tylko związane z wojną. 70% pracowników dzisiaj informuje w badaniach o tym, że czuje niepokój w związku ze swoją sytuacją finansową. Paliwo jest, no każdy kto tankował to wie po ile jest paliwo dzisiaj, potrafi być i po 8 zł, być może za chwilę będzie i po 10. Ja dzisiaj będę o tym jeszcze szerzej mówił, jak to jest, że kiedy ropa była droższa niż jest dzisiaj, paliwo na stacjach było tańsze, a dzisiaj mamy ropę tańszą, a paliwo droższe niebotycznie. Tu trzeba natychmiast coś zrobić z systemem uwalniania rezerw, z marżami nakładanymi przez spółki paliwowe. Dzisiaj państwo powinno być, i gdybyśmy my mieli za nie odpowiedzialność, byłoby takim czułym operatorem aparatury, która widzi, że coś się złego dzieje i w tym momencie natychmiast uruchamia makro, ale też i mikro środki do tego, żeby ludziom choćby przez ten tydzień było lżej albo przez 2 tygodnie było lżej, bo te ceny są koszmarne. Mówiłem już wam o tym, że Unia Europejska wpompowuje 600-700 milionów euro codziennie w Putina, kupując od niego węgiel i ropę. W rosyjskiego węgla taniego, zasiarczonego, ale taniego w Polsce nie powinno być. To oznacza, że pewnie też będziemy drożej płacili za węgiel. Na szczęście dzisiaj jest już tak, że kończy się sezon grzewczy. Tego węgla będziemy potrzebowali mniej. Na szczęście Polacy zawczasu, niezależnie od tego, co robił rząd i jak się zachowywał, byli na tyle mądrzy, żeby instalować fotowoltaikę, bo to nie ma tylko znaczenia dla mojego czy twojego gospodarstwa domowego, ale w poniedziałek między 12 a 13 instalacje fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały rekordową ilość, 4,5, o ile dobrze pamiętam, gigawatów mocy. Takich wyników nie było, a to oznacza, to jest mniej więcej 1/5 produkcji energii w tym czasie w Polsce. I każdy panel słoneczny dzisiaj na dachu to jest walnięcie w Putina. Każdy panel słoneczny na dachu to jest akt patriotyzmu. I dlatego państwo dzisiaj powinno wspierać tych, którzy chcą tylko ich na przykład nie do końca jeszcze stać, a nie sekować nowymi rozliczeniami tych, którzy chcieliby fotowoltaikę instalować. Dzisiaj państwo powinno zrobić wszystko, żebyśmy instalowali fotowoltaikę, bo i będziemy mieli więcej fotowoltaiki, tym mniej będziemy potrzebowali ruskiego gazu i ruskiego węgla. To po prostu tak działa i można powiedzieć, a co mój dach zmieni? Jednak coś zmieni, bo jak się to zbierze do kupy, no to mamy, jak mówię, 1/5 z samych paneli słonecznych. Jak się doda do tego inne źródła, czyli wiatraki, jak się wreszcie zacznie budować w magazyny energii w postaci elektrowni szczytowo-pompowych czy innych magazynów, jak się wreszcie zacznie stawiać mały atom, który modułowo będzie odciążał system, że jakaś na przykład, nie wiem, wielki zakład, czy kopalnia, czy KGHM, jak była mowa, kupi sobie taki mały atom, żeby zdjąć te zapotrzebowanie mocy z węgla z krajowego systemu i będzie sobie sam produkował energię na własne potrzeby. To są rzeczy dzisiaj, które sprawiają, że czujemy się bezpiecznie geopolitycznie. Bo alternatywą dla tego jest to, żebyśmy dalej płacili Putinowi, żeby on kupował rakiety, które będą zabijały rosyjskie, ukraińskie dzieci i niszczyły Rosję, tak? Bo Putin w tej chwili okupuje również swój własny kraj, niszcząc go. To jest to uruchomienie też pieniędzy z Krajowego Funduszu Odbudowy. Z tego Krajowego Planu Odbudowy. Zakończenie tych idiotycznych sporów z Unią Europejską, tak żebyśmy mogli jak najszybciej wymienić nasze źródła ciepła na ekologiczne, nasze źródła prądu na ekologiczne. Przecież tam są na to pieniądze. To jest dzisiaj polska racja stanu, to jest nasze bezpieczeństwo. Jeżeli my, no zrozumcie, jeżeli będziemy robili więcej prądu ze słońca, z wiatru, z atomu, to będziemy mniej kupowali od Putina, a więc będzie miał mniej pieniędzy na broń, którą w końcu przyjdzie i nas będzie próbował zabić. My nie możemy mu płacić pieniędzy, żeby mógł on kupował pistolet, który nam przestawi do skroni. Rozumiecie to? Dokładnie rozumiecie to tak jak ja. A my dzisiaj to dokładnie robimy. Paląc tymi wszystkimi środkami, które mamy i zachowując się tak, jak się zachowujemy, kupujemy mu pistolet, którym on nas zastrzeli. To jest rzecz, to dlatego dzisiaj o tym, to nie jest opowieść o pięknoduchach, o zielonych, o kwiatkach i tak dalej. Jasne, kwiatki też są ważne, ale my dzisiaj mówimy o naszym życiu i o naszej śmierci. Dzisiaj rozproszona odnawialna energetyka to jest kwestia życia i śmierci, nie karmienia dyktatorów. Dlatego państwo dzisiaj powinno rzucać wszystkie siły na ten rynek. Państwo dzisiaj powinno też robić absolutnie wszystko, żeby jak najsprawniej uporać się z tym kryzysem humanitarnym, który w Polsce mamy i który będzie narastał. Widzicie, ile już jest, pojawia się głosów w frustracji ludzi, którzy dali z siebie wszystko przez te prawie 3 tygodnie, a nie widzą, żeby państwo się jakoś specjalnie do tego zbierało.
i pojawiała się oczywiście ta ustawa, daje też jakieś pieniądze tym, którzy przyjmują, ale to jest absolutnie złota zasada każdego pomagania, które ma być skuteczne. Ja to widziałem w bardzo wielu rejonach świata, w Bangladeszu, w Afryce. Jeżeli chcesz rzeczywiście pomóc tym, którzy się pojawiają u ciebie na miejscu, to musisz też wesprzeć lokalną społeczność, bo jeżeli nie będziesz wspierał i lokalnej społeczności, i tych, którzy przyjeżdżają, to masz konflikt murowany. Dzisiaj musimy mądrze wspierać i Ukraińców, i tych, którzy wspierają Ukraińców, sprawić, żebyśmy byli w stanie też rozmawiać z Europą na ten temat. Tak? Pamiętacie, jak w 2015 roku wypięliśmy się jako kraj na relokację uchodźców? Nawet 100, czy 200, czy 500 nie byliśmy gotowi przyjąć i wtedy ja słyszałem z ust nie tylko PiSu, ale również z polityków Platformy słyszałem, że nie powinniśmy w tym mechanizmie uczestniczyć. Dzisiaj, kiedy chodzimy po Europie i mówimy przyjmijcie w ramach mechanizmu solidarnej relokacji, to oni mogliby powiedzieć, no sorry, a gdzie byliście w 2015, kiedy to my, Włosi, Grecy, Hiszpanie, prosiliśmy o pomoc. Na szczęście takiej odpowiedzi jeszcze nie słyszymy. Słyszymy zapowiedzi wsparcia, ale już dziś widzimy, jak potrzebny jest potężny system, działający system opieki nad tymi, którzy do nas przyjechali i którzy teraz będą przechodzili razem z nami gehennę spraw urzędowych, załatwiania PESEL-i, rejestracji wniosków, tysięcy innych rzeczy. Wczoraj startowała, mówiłem wam już o tym wczoraj, szkoła zdalna na Ukrainie. Szkoły wszystkie ruszyły z nauką zdalną. Dzieci mogą się połączyć w szkole, a my będziemy potrzebowali też tych opieki nad tymi dziećmi w szkole tutaj, bo część z nich zdecyduje się zostać, a ich rodzice pójdą do pracy. Minister Czarnek, który mówi, że oni tu są tylko tak na chwilę i pewnie zaraz wrócą, więc my mamy taki problem na chwilę. Widziałem dzisiaj jego taką wypowiedź, mam nadzieję, że nieprawdziwą. No jest po prostu kompletnie, totalnie niefrasobliwa. Dzisiaj stoimy przed potwornymi wyzwaniami. I nasza szkoła, i nasz system ochrony zdrowia, i nasze finanse. Widzicie, w jakim stanie jest nasza gospodarka. Zobaczcie, co się dzisiaj będzie działo z branżą turystyczną, która za chwilę zaliczy kolejny zjazd, nie wiadomo jak niski, bo ledwo się podniosła jakoś po COVID-zie, to teraz wschód przestał jeździć, zachód się boi i kolejni będą mieli dramatycznie pod górkę. Widzę, że często pytacie tutaj o tiry rosyjskie i białoruskie. Wielokrotnie już o tym mówiłem, wczoraj też mówiłem. Oczywiście, że należy zablokować ten ruch w tirów rosyjskich i białoruskich, które wożą cały czas zaopatrzenie na Białoruś i dalej do Rosji. Tylko jak się to trzeba zrobić nie blokadami obywatelskimi, tylko odgórnym ukazem rządu z jednoczesną tarczą osłonową dla polskich firm, które mogłyby na tym stracić i dla tych polskich małych przedsiębiorców, którzy wciąż jeszcze próbują jakoś nie umrzeć, tylko żyć z granicy. A więc bary, zajazdy, hotele, pensjonaty, które tam są na granicy, agencje celne, kantory wymiany walut i tak dalej, bo my nie możemy nagle zabić w sensie fizycznym 300 czy 400 czy nawet 1000 naszych obywateli, pozbawić ich utrzymania, pracy i wszystkiego po to, żeby dowalić Putinowi. Państwo powinno zobaczyć tych obywateli i dowalić Putinowi, bo on na to zasłużył, zamykając ruch i apeluję o to od 2 tygodni dla białoruskich i rosyjskich tirów, ale przy jednoczesnym odpaleniu narzędzi osłonowych dla polskiego biznesu. Jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj się pojawia w tych waszych komentarzach, pytanie o bezpieczeństwo żywnościowe, bo często pada w różnych dyskusjach i analizach ten argument, że no to są Rosja i Ukraina są spichlerze świata. 1/3, o ile dobrze pamiętam, handlu pszenicą, to jest ten rejon, 1/5 handlu zbożami. Oczywiście to nie są jedyne rejony, gdzie się zboża uprawia dzisiaj na świecie. Natomiast proszę pamiętać, że polskie bezpieczeństwo w tym zakresie nie jest zagrożone. Sprawdziliśmy to u źródeł. Oczywiście, że ceny żywności niestety będą rosły ze względu na sytuację na świecie, na ceny paliw. To nie jest tylko kwestia wyhodowania pszenicy, trzeba ją gdzieś dowieźć, trzeba przetworzyć. Jak się chce przetworzyć, na przykład coś z niej upiec, potrzebny jest prąd. Prąd się robi z węgla i to jest mechanizm, który w naszych warunkach i to jest mechanizm, który sprawia, że żywność będzie drożeć, a więc będzie nakręcać się inflacja. Natomiast sama kwestia dostępności w sensie takim fizycznym nie jest zagrożona. Polska jest eksporterem, a nie importerem zboża. Dzisiaj ci producenci zboża w Polsce trzymają wciąż jeszcze, widząc, że ceny mogą wzrosnąć, nie wypuszczając więcej tego zboża na rynek, taki mechanizm rynkowy. My mamy zapasy też bardzo poważne w zbóż, więc tutaj akurat o nasz chleb powszedni bym się nie obawiał, obawiałbym się o jego cenę.
i o to, czy nas będzie stać na ów chleb powszedni. Ale mówię, no i tutaj znowu wracamy do tego samego wątku. Jeżeli moglibyśmy mieć już dzisiaj 270 miliardów euro, 270 miliardów złotych z Funduszu Odbudowy, to dlaczego się nie decydujemy ich mieć? Samo przewalutowanie tego na złote, wiecie, jakby wzmocniło polską walutę. Dlaczego nie moglibyśmy już dziś nie mieć sporów o te wszystkie środki z perspektywy wieloletniej budżetowej Unii Europejskiej, tylko brać te pieniądze, kiedy one są po to, żeby wzmacniać się i odbudowywać Rzeczpospolitą. Bardzo potrzebujemy tego, żeby Polska wróciła już na tory praworządności, żeby wróciła na tory normalnych relacji z Unią Europejską i z innymi partnerami. Dzisiaj widzimy jak na dłoni, jak ważna jest ścisła współpraca z tymi, z którymi razem możemy poradzić sobie z tym kryzysem, a nie trzymanie się w agentów Putina w rodzaju Orbana, który widzicie, jak się zachowuje w czasie tej wojny. Pamiętacie te wystąpienia jego przedstawicieli na zasadzie, a bombardujcie Polskę, nas zostawcie w spokoju, my nie przewozimy przez swój teren broni dla Ukrainy. Trzeba też zrozumieć Rosję i jej potrzeby bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy został ostrzelany u nas, znaczy 20 km od naszej granicy, poligon w Jaworowie, koło Lwowa. Co powiedział węgierski minister spraw zagranicznych? A my, Polacy się wystawili, a myśmy mieli rację, popatrzcie na nas, my jesteśmy mądrzy, mamy rację, jesteśmy bezpieczni, Rosjanie nie będą dzięki temu w nas strzelać, że my jesteśmy tacy bezpieczni. Tchórze, agenci Putina, idioci geopolityczni, agentura, skończona putinowska agentura. I największą tragedią Węgier jest to, że wszystkie sondaże pokazują, że niestety ten agent Putina wygra w wybory, które będą w kwietniu. Przewaga Fideszu nad zjednoczoną opozycją jest niestety duża i rosnąca. I to jest... To też budzi w nas straszny niepokój i taką... nie chcę powiedzieć zniechęcenie, tylko zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że przy takiej propagandzie ten człowiek nadal będzie czymś rządził. Teraz jedzie tam misja ratunkowa w postaci Tuska i tam części Platformy, która będzie starała się napędzić jednak te notowania Zjednoczonej Opozycji. Wątpię, czy cokolwiek z tego będzie, ale no źle to wygląda po prostu, mówiąc wprost, a więc będziemy skazani na Unię Europejską, w której Putin będzie miał swojego agenta, który będzie reprezentował wciąż jego interesy, jego przemysł, będzie jego bankierem i będzie jego rzecznikiem. Tak to się niestety ułożyło. Walczymy, moi drodzy, bardzo intensywnie pracują nasi wolontariusze i na przejściach granicznych i w wielu województwach nad tym, żeby mimo tego kryzysu, który już wszystkich pomagających dopada, jak najwięcej osób z Ukrainy rzeczywiście dzisiaj taką nadzieję wzięło w serca i uwierzyło, że jest wyjście z tej sytuacji. Cały czas monitorujemy sytuację, proponując rozwiązania i od strony gospodarczej, mówiąc o tej szybkiej ścieżce przyjęcia euro i od strony tego, co trzeba zrobić z sankcjami, żeby rzeczywiście były skuteczne i od tego, co trzeba zrobić się w polityce geopolitycznej, bezpieczeństwa. Nie narzekacie, jak widzę, jak sądzę, na brak naszych pomysłów, które gdybyśmy dzisiaj dzięki Wam mieli możliwość współrządzenia czy rządzenia, realizowalibyśmy krok po kroku i tydzień po tygodniu. Dzisiaj musimy dbać o bezpieczeństwo i wolność Ukrainy, ale musimy też bardzo dbać o bezpieczeństwo i wolność Polaków. Za nie tutaj odpowiadamy, za to, żebyśmy nie popadli nie tylko w niebezpieczeństwo geopolityczno-militarne, ale też i żeby nie zawaliła nam się gospodarka. Musimy bardzo uważnie się temu wszystkiemu przyglądać i walczyć tak, jak możemy, wspierając Ukrainę, wspierając to, co dobre w Polsce, pomagając dzisiaj jakiemuś człowiekowi, który nie ze swojej woli z rodziną tu się znalazł, nie kupując u tych, którzy z Ukrainy wciąż się nie wycofali. Pozdrawiamy tutaj zwłaszcza sklepy z Rosji, Auchan, Decathlon i innych przedstawicieli tego samego właściciela, którzy jako chyba już jedni z nielicznych międzynarodowych z Rosji w potrzeby wycofywać się nie widzą. Niech nam wystarczy siły, niech nam wystarczy zapału, niech nam wystarczy
takiego poczucia sprawczości, które Putin chce nam odebrać. Wszystkiego dobrego wam życzę, no i trzymam kciuki nie tylko za bezpieczeństwo tej dzisiejszej delegacji, ale też i za bezpieczeństwo prezydenta Zełenskiego, żeby nic mu się złego przy tej okazji nie stało, bo jest nam bardzo potrzebny. Wszystkiego dobrego.